któryś jest w niebie. To biblijne wyrażenie nie oznacza jakiegoś miejsca, przestrzeni, lecz sposób istnienia. Nie oddzielenie Boga, ale Jego majestat. Nasz Ojciec nie znajduje się gdzie indziej. On jest ponad wszystkim tym, co możemy pomyśleć o Jego świętości. Ponieważ jest trzykroć święty, dlatego jest bardzo blisko serca pokornego i skruszonego. Zupełnie słusznie słowa Ojcze nasz, któryś jest w niebie, rozlegają się z serc sprawiedliwych, w których Bóg mieszka jak w swoim przybytku. Przez to również modlący się będzie pragnął, by mieszkał w nim ten, którego wzywa. Niebem mogliby być równie dobrze ci, którzy noszą w sobie obraz świata niebieskiego i w których Bóg mieszka i żyje. Symbol nieba odsyła nas do tajemnicy przymierza, jaką przeżywamy, gdy modlimy się do naszego Ojca. On jest w niebie, które jest Jego przybytkiem. Dom Ojca jest więc także naszą ojczyzną. To właśnie z ziemi przymierza grzech skazał nas na wygnanie, a nawrócenie serca sprawia, że możemy powrócić do Ojca w niebie. To w Chrystusie zostały pojednane niebo i ziemia, gdyż sam Syn zstąpił z nieba i sprawił, że możemy tam wstąpić razem z Nim przez Jego krzyż, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Gdy Kościół modli się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wówczas wyznaje, że jesteśmy ludem Bożym już przebywającym na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, ukrytym z Chrystusem w Bogu, a jednocześnie wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek. Chrześcijanie są w ciele, ale nie żyją według ciała. Żyją na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Bóg jest w niebie, tam jest pełnia Jego majestatu, jest po trzykroć święty. Nie jest daleko od nas. Jest blisko tych, którzy Go wzywają i tych, którzy wzywają Go szczerze, pokornym, skruszonym sercem. On chce mieszkać w nas. Chce, żeby niebo było naszym udziałem. Chce, żebyśmy byli tym miejscem, gdzie Jego majestat ma przestrzeń. To jest to nasze chrześcijańskie już i jeszcze nie. My jesteśmy w drodze. My kiedyś będziemy w pełni zjednoczeni z Nim. Dzisiaj ciągle się tego uczymy, dzisiaj ciągle Go zapraszamy do naszego życia. Jesteśmy ludem ukrytym z Chrystusem w Bogu. Już przebywamy na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej nieba.